Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, małe zmiany w pracowni, malusieńkie, do wychwycenia tylko dla tych, którzy naprawdę fanatycznie śledzą tutaj moje filmiki i cały wystrój. Tak, doszły mi nowe pierzynki. Zamówiłam taką kołderkę z myślą o tym wózku retro, ale do wózka retro jeszcze zamówiłam taki becik i stwierdziłam, że i pierzynka, i becik to już będzie za dużo, zostawiłam sobie sam becik, więc tą pierzynkę tutaj się świetnie wpasowała do mojego ukochanego retro łóżeczka. Tutaj powiesiłam sobie taką sukieneczkę z Majorala i piękny prezent, który dostałam od Madzi z Hiszpanii, rebornerki naszej ukochanej na zjeździe w Karpaczu. Także ślicznie ta ściana naprawdę wygląda. Jedyne co to psuje, to ten wór wielki z watą, ale niestety no, nie mam na razie gdzie takiej ilości waty wpakować. Dobra, słuchajcie, musiałam na chwilkę przerwać, bo babcia mi wyszła do pracowni. No, w każdym razie mówiłam o tej wacie, że nie mam po prostu na razie, tutaj mam pojemnik na watę pod biurkiem, ale niestety nie jest on tak duży, żeby udźwignąć tyle kilogramów, żeby tam się zmieściło. No ale jakoś to tam pod drzwiami sobie stoi, nie razi mnie aż tak bardzo. Tutaj na szafeczce stanął przewijak, a wcześniej był dodatkowy taki stelaż do suszenia farb od lalek, ale stwierdziłam, że nie jest mi on potrzebny, bo rzadko kiedy maluję w tej chwili dwie lalki naraz. Już skończył mi się taki straszny nawał zamówień, jaki był ostatnio. Mam już teraz trochę luzu. Robię właśnie tutaj Romi ostatnią laleczkę na zamówienie i chwilowo będę miała przestój i chwilę oddechu, także bardzo się cieszę. Tutaj stanął, słuchajcie, bujaczek, który uważam, że właśnie zasługiwał na taką ekspozycję. Szkoda, że tutaj gdzieś nie mam takiej szafeczki, jeszcze może pomyślę o tym, taką małą szafeczkę i żeby ten bujaczek stanął na tej szafeczce, dlatego że ja bym chciała, żeby on był wyżej, bo tak jak jest w dole, to za bardzo nie jest wyeksponowany, a jest naprawdę przepiękny i był bardzo drogi. To jest taki, jejku, nie pamiętam firmy, słuchajcie, o tutaj chyba jest. O, możecie sobie skopiować, wpisać się w Google i na pewno wyświetlą Wam się te bujaczki. Także dałam za niego trochę pieniędzy i stwierdziłam, że chcę, żeby to on tutaj był na widoku. Fajnie się w nim lala układa. Jest drewniany, ma prostą konstrukcję i w tej prostocie właśnie jest taki klasycznie piękny. Obok stanęła skrzyneczka, która właśnie wcześniej była na tej komodzie, gdzie teraz stoi przewijak. Tutaj mam wszystkie kocyki, pieluszki tetrowe, w które owijam lale, kiedy jadą w drogę do nowego domu. Tutaj z powrotem stanęło łóżeczko szpitalne, ukochane moje różowe, pastelowe, które było robione na moje specjalne zamówienie. I w nim śpi sobie lala, która model się nazywa Mikach, od Shaili Mrówki. Jest to lala, którą mi robiła na zamówienie Ania Danelska. Ja sobie troszeczkę tą lalunię pozmieniałam w takim sensie, że po prostu dodałam troszeczkę żyłek, dodałam swój ukochany warnisz, taką strukturę na powieczki, która jest, powoduje, że te powieczki są takie jakby 3D, widzicie? Nie wiem, czy tutaj złapało ostrość, o, teraz widać. Po prostu są takie chropowate, mają lekkie wybroczynki, fajnie to wygląda, także to sobie dodałam i dodałam sobie troszeczkę żyłek na głowie, bo ona miała dosyć mało tych żyłek. No i teraz mi nie chce złapać ostrości, niestety jak na złość. O, troszeczkę żyłek na buźce, na całej powierzchni głowy, nawet tutaj żyły przebiegają, tutaj teraz chyba tego na filmiku nie zobaczycie, no w każdym bądź razie tak. I zmieniłam sobie obciążenie standardowo pod siebie, ona jest takim trochę flaczkiem, ale po to, żeby się bardzo swobodnie układała, bo ja po prostu robię dużo zdjęć i bardzo też lubię, jak lalę przewijam, że tutaj ona jest ciężka, leży, jak podnoszę nogi, to nie mam takiego wrażenia, wiecie, takiej sztucznej kukły, która gdzieś tam ta głowa też się równocześnie z rękoma unosi, jest sztywna, tylko tutaj cały przód leży, jest obciążony silnie, a nogi się fajnie podnoszą i pupka tylko się zadziera do góry, a tutaj wszystko leży, cały ten przód, korpus, głowa, klatka piersiowa i rączki leżą. Więc to jest taki efekt, który można osiągnąć tylko wtedy, jeżeli da się dosyć sporo granulatu do środka i jak najmniej waty. Trzeba tą watę, której jest bardzo znikoma ilość, tak rozłożyć po korpusie, żeby też on nie był jakiś zniekształcony, tylko żeby faktycznie
faktycznie miał kształt, żeby ten korpus miał kształt prawdziwego ciałka dziecka. Jest to sztuka, do której w końcu po iluś tam latach swojej pracy doszłam. Ale nie każdy lubi takie obciążanie, bo z kolei jak się bierze taką lalę na ręce, no to jak bierzemy pod paszki, to często też oprócz tego, że fajnie opada głowa, ale niestety jak jest mało waty, no to też wbijają się tutaj kciuki, zapadają się w klatkę piersiową i to może drażnić, więc ja jak już taką lalę biorę, to biorę ją od razu jakby to z podparciem i drugą ręką pod pupkę, tak żeby po prostu nie czuć tego niefajnego zapadania się palców. No ale jak to się mówi, coś za coś. Później jak ją układam, to ona się po prostu niesamowicie realnie przybiera niesamowite realne pozy właśnie do zdjęć, tak jak leży, czy jest na rękach, można ją po prostu we wszystkich kierunkach ułożyć i to jest świetne. Także ta lala sobie jest. Jest sobie u mnie w pracowni z tego względu, że stwierdziłam, że będę miała przesyt, jak będę miała w domu tyle lalek, bo już finalnie było ich 4, ale na razie stwierdziłam, że zostawiam sobie w domu Chase'a i Alexis, o której zaraz Wam opowiem. Z Chase'em nie potrafię się rozstać, jest to moja ukochana lala, również od Ani Danelskiej zresztą. Też delikatnie podrasowana przeze mnie po swojemu, ale no początkowo wykonywana przez Anię Danelską. Więc Chase jest u mnie w domu, a tutaj sobie przyniosłam tego wcześniaczka, dlatego że Mikach jest wcześniaczkiem, ona ma 46 cm, więc jest taka, wiecie, no malusia, tak? Ubranka pasują na nią na 50, ale po prostej, jak zmierzymy, to ma 46 cm, więc jest naprawdę drobnym maluszkiem. No i ślicznie tutaj wygląda. Stwierdziłam, że też w pracowni nie chcę, jak wchodzę, żeby było tak pusto, więc fajnie, żeby jakieś dzieciątko sobie tutaj leżało. No a teraz może przejdę do pokazania Wam Alexis, tylko muszę ją z tego wózka wykaraskać, ale może zanim jeszcze to zrobię, to opowiem Wam, co się stało z Tosią, którą widzieliście na ostatnim filmiku. Tosia, słuchajcie, pojechała do nowej mamy. Pojechała do dziewczynki, która się nazywa Cheyenne Blue Vivienne. Jest to dziewczynka, która ma zadatki na aktorkę i uczestniczy, gra drugoplanowo w różnych serialach, filmach naszych tutaj z polskich produkcji. Także po długich rozmowach z mamą Cheyenne stwierdziłyśmy, że taki prezent na 7 urodziny to będzie dla tej dziewczynki bardzo fajny prezent, ponieważ ta dziewczynka ogląda mój kanał. Jestem bardzo za to wdzięczna, bardzo mi miło, że gdzieś tam moja twórczość trafia do takich wyjątkowych dzieci też. Nie tylko do dorosłych, ale też do takich właśnie dojrzałych emocjonalnie dzieciaczków. Także pozdrawiam, życzę wszystkiego najlepszego na 7 urodziny i mam nadzieję, że dzisiaj właśnie Tosia dotrze do Ciebie. I jeszcze raz ode mnie wszystkiego najlepszego. A tutaj już widzicie Alexis, która jest opatulona właśnie w ten super śpiworek. Śpiworek z polskiej firmy, który zakupiłam na Allegro. Bubaland, tak się nazywa firma, możecie sobie wygooglować. Naprawdę bardzo fajny produkt. Bawełna, estetycznie wszystko zapakowane, fajna kokarda, proste rozwiązanie z zamkami po obu stronach, także naprawdę nie trzeba gdzieś tego dzidziusia wciskać. No i piękny kombinezonek, który dostałam razem właśnie z Tosią jeszcze od poprzedniej właścicielki Tosi. Także świetnie się Alexis w niego wpasowała, chociaż ona najlepiej na niej leżą ubranka w rozmiarze 62, a ten kombinezonik ma rozmiar 50 czy 56, chyba 56 i wydaje się taki drobny na wieszaku, ale ona w niego weszła i nie jest nic ściśnięte, uważam, że leży w ogóle tak, jakby był na nią szyty na miarę, no wygląda bosko w tym różu. No i co najważniejsze, słuchajcie, wreszcie mogę tutaj się bawić smoczkami, bo nie musiałam instalować magnesiku, więc nie muszę się martwić o to, że gdzieś tam odkształci jej się bródka od magnesu, tylko właśnie smoczek na wsuw z takim przycięciem stosuję, bo ona ma rozchylone usteczka, rozchyloną buźkę. Już wpadłam w szał zakupowy, słuchajcie, tak się w niej zakochałam, że kupiłam mnóstwo ubranek z Majorala i z jakichś tam różnych takich fajnych firm, które uwielbiam.
Także będzie się prezentować. Już mogliście pewnie zobaczyć gdzieś tam na Facebooku właśnie jej zdjęcia, które wstawiałam w takim pięknym płaszczyku królewskim, księżniczkowym, puchatym, mięciusieńkim z Majorala, więc wygląda w nim po prostu oszałamiająco. Jest to super model wielkościowo, muszę powiedzieć, do prezentacji różnych ciuszków, bo to jest niby rozmiar noworodkowy, właśnie takie 56-62, ale ta lala po prostu jest sama w sobie taka duża. Ma taką kluskowatą, dosyć dużą buzię, główkę, fajnie czapeczki na niej leżą. Kończyny są bardzo proporcjonalnie i przepięknie wyrzeźbione. No wygląda jak żywe dziecko. No zobaczcie, po prostu nawet sam model, już jak jeszcze był niepomalowany, wyglądał niesamowicie. A jak jeszcze doszły kolorki, no to sami zobaczcie, co tu się dzieje. Zresztą ona na żywo robi chyba bardziej piorunujące wrażenie niż na filmikach czy na zdjęciach, no ale naprawdę jestem w niej zakochana. No i oczywiście też obciążyłam ją sobie tak jak lubię, czyli na takiego tak zwanego flaczka do zdjęć. No ale cóż, no takie moje zboczenie zawodowe. Od początku do końca Alexis malowałam ja. I słuchajcie tak, nie chciało mi się wszczepiać włosków. Wiecie sami, że ostatnio nie jestem zwolenniczką włosków z tego względu, że po prostu one się szybko wycierają. Poza tym moje schorzenia kręgosłupa nie pozwalają mi na wszczepianie. Także stwierdziłam, że po prostu namaluję jej włoski. I malowałam, może to jest moja w życiu, nie wiem, czwarta czy piąta główka malowana, nawet może nie. Może nawet i trzecia. Ale słuchajcie, nie potrzebuję innego efektu lepszego. Zrobiłam jej coś na zasadzie lekkiej brązowości wpadającej w rudy i to są takie, zobaczcie, pociągnięcia pędzlem, że niby coś tam jest, jakiś taki meszek. Ona ma przepiękny kształt głowy i naprawdę jak tak leży w tym wózku, to z tej odległości naprawdę to wygląda jak włosy. I ja nie potrzebuję innego efektu, bo u mnie lale często są w czapkach, ja bardzo lubię czapeczki, bardzo lubię się tym bawić, ale chciałam tak, żeby od biedy, jak się ściągnie tą czapkę latem, żeby było, że jest. No i myślę, że efekt jest fajny. Mnie w każdym bądź razie zadowala. Jezu, muszę jej stryknąć fotkę, bo jest po prostu niesamowita. Jest bardzo fotogeniczna przede wszystkim. No i co? Jak widzicie, ma tutaj różne takie bajery. Typu naczynka na oczkach, zaraz jak mi złapie ostrość, to Wam pokażę. O, naczynka, takie drobne kapilary, teraz fajnie to widać. Tutaj w okolicach noska ma takie znamie, takie niby zadrapanie, niby atopowe zapalenie skóry, coś takiego, coś się tutaj dzieje, jakaś wysypka. No i tutaj też ma takiego naczyniaczka, jak często po porodzie zostają. Od tego, jak się dziecko wyciąga z brzucha matki, to po prostu naciska się gdzieś tam i że ta skórka jest jeszcze taka delikatna, to szybko pękają naczynka. I słuchajcie, tego naczyniaka akurat zrobiłam za pomocą cienia do powiek. Bardzo lubię z tego korzystać, robiąc poprawki na swoich prywatnych lalach, bo na lalach na zamówienie tego nie robię, aczkolwiek lubię eksperymentować na swoich lalach prywatnych i to jest świetne ze względu na to, że takiego naczyniaka, on jest bardzo duży, jest charakterystyczny i robiąc go farbami, wypiekając, już tego nie usunę, a robiąc to cieniem do powiek, mogę to w każdej chwili zmyć. Ale zwykłą wodą z mydłem chociażby, tak? Więc czy chusteczką nawilżającą. Więc to jest bardzo fajne w tym wszystkim, bo jak on mi się znudzi, to sobie go po prostu zmyję, namaluję sobie w innym miejscu albo nie namaluję, więc to jest naprawdę super, ale też trzeba umieć to robić. Robi się to na mokro, specjalnym pędzlem ze specjalną końcówką, taką rozczapieżoną. Dobrze też jest mieć suchy pędzel, żeby to później tak spastelizować, więc naprawdę też mi troszeczkę zajęło, żeby gdzieś tam tą sztukę opanować. Myślę, że wygląda to fajnie, trochę taki siniaczek, coś po prostu się tam na tej główce dzieje, żeby to nie było wszystko takie oczywiste. No i co, słuchajcie, zapraszam Was na pierwszy spacer nowym wózkiem z nową lalą. Imię zostawiam jej Alexis, bo stwierdziłam, że do niej pasuje. Gdzieś tam po prostu jakbym jej zmieniła, to ciągle bym zapominała i tak bym pewnie mówiła Alexis, bo zawsze najbardziej w głowie zapada mi oryginalne imię, jakie modelowi nadała rzeźbiarka. Więc zostawiam Alexis, Olunia. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na dworze i właśnie wyruszamy. Mogę Wam powiedzieć pierwsze moje wrażenia
po zniesieniu z pierwszego piętra, tak naprawdę z wysokiego parteru, więc niewiele tych schodów jest. Tego wózka, słuchajcie, koszmar. Bardzo skrzypi po pierwsze. Jeszcze nie miałam czasu, żeby go naoliwić tym WD-40, ale strasznie skrzypiał podczas zjeżdżania po schodach. Jest po pierwsze też bardzo ciężki, bardzo. Po prostu nie byłam w stanie go unieść, chwycić, bo myślałam, że schwycę za te dwie rączki tutaj, które są po bokach i po prostu zniosę po tych schodach, ale no nie dałam rady. Po prostu jest taki ciężki, że musiałam go staczać na kółkach, delikatnie, po każdym schodku i robił przez to bardzo dużo hałasu, spadał jak taka ciężka kolumbryna. Dodatkowo trochę żałuję, że wzięłam ten metalowy koszyk, który to co prawda jest chyba tam zawieszony, ale zaczepiony dobrze, ale mimo wszystko też robił bardzo dużo takiego hałasu i robi nawet ten hałas jak jedziemy, po prostu taki metalowy szrot trochę, więc będę musiała to na pewno gdzieś tam zlikwidować przy okazji następnego spaceru. Ale ogólnie po prostej drodze prowadzi się bardzo dobrze, tylko mówię, robi bardzo dużo hałasu, będę musiała naprawić zaraz ten koszyk, albo nie wiem, gdzieś go po prostu wyrzucić chyba, bo nie będę z niego korzystała. Dobra, słuchajcie, dotarłyśmy jakoś na Podzamcze, zobaczcie jaką mamy tutaj piękną okolicę koło mojej pracowni, to jest Zamek Książąt Oleśnickich, tutaj to już dawno chyba nas nie było, mnie przynajmniej. I was ze mną też przy okazji na moim kanale, bo to chyba jeszcze spod zamku to nagrania robiłam, jak jeszcze miałam swój poprzedni kanał. Także fajnie odświeżyć sobie tutaj wizytę w tych terenach. Ja rzadko kiedy mam czas, żeby w ogóle gdziekolwiek wyjść, a już na pewno nie sama z lalką. Także ja to traktuję jak taki super, super czas. Fakt, że za dużo go nie będę miała, ale w ogóle fajnie, że udało mi się na chwilę wyjść. I wreszcie zrobić jakiś odcinek plenerowy. Także może ja już nic nie będę mówić, a wy mam nadzieję, że będziecie rozkoszować się pięknymi ujęciami. Dobra, słuchajcie, pozbyłam się tego koszyka, nie jest mi on do niczego potrzebny, jest troszkę lepiej, ale mimo wszystko to już nawet nie chodzi o skrzypienie, które jest w takich warunkach znikome, jak jedziemy po prostej drodze, ale dźwięk chyba mam wrażenie, że w ogóle całego tego stelażu, który się odbija echem w tej karocy, jakoś tak po prostu w tej budzie jest... strasznie głośne, bardzo nieprzyjemne tak w odbiorze, bardzo nieprzyjemne. Może kwestia przyzwyczajenia się, bo no tak jakbym wiozła takie stare pudło. Naprawdę, strasznie niekomfortowo się z tym czuję. No ale trudno, coś za coś. No wózek ogólnie wizualnie wygląda pięknie, aczkolwiek jest to na pewno wózek tylko typowo, żeby powozić dziecko, nie wiem, po ogrodzie. Na pewno nie jest to wózek wycieczkowy, żeby go gdzieś zabierać, bo jest po pierwsze ogromny, po drugie no ciężko się go składa i to wszystko jest takie wielkie i ciężkie. Więc to jest wózek tylko i wyłącznie tak, żeby, nie wiem, do sesji zdjęciowej gdzieś pojechać, ale na pewno nie kupujcie go, słuchajcie, ze względów takich tylko i wyłącznie wizualnych. Jeżeli dużo podróżujecie z lalką i chcecie bardzo dużo wychodzić na spacery, to z pewnością odradzam. Ale
przynajmniej na sesję, słuchajcie, raz pojechałam. Wiem, że następnym razem, jak już będę z Lalą wychodziła na dwór, to w Green Tomie albo w jakimś innym wózku. A tutaj zobaczcie, jaka piękna okolica. Z tamtej strony zamek już widzieliście. No tutaj jesteśmy cały czas na terenie tego podzamcza. Taka wielka polana, tutaj często ludzie wychodzą ze swoimi psami, a tam właśnie wyłania się zamek. Tu często są jakieś różne festyny, wesołe miasteczka przyjeżdżają. Tylko gorzej, jak spadnie deszcz, bo wtedy tutaj to wszystko to jest jedno wielkie bagno. O, zobacz, posłuchajcie na kamieniach, jak on się zachowuje, ten wózek. Strasznie klekocze, strasznie. I to nie jest kwestia chyba jakiegoś rozregulowania i tego, że on jest, nie wiem, w złym stanie, tylko chyba one wszystkie tak się zachowują po prostu na takiej drodze. Absolutnie według mnie komfort mimo wszystko większy jest w wózkach takich nowoczesnych typu właśnie Green Tom czy cokolwiek innego. Jeżeli chodzi o wózki dzisiejszych czasów, po prostu to myślę, że każdy byłby lepszy w odbiorze, jeżeli chodzi o takie prowadzenie czy znoszenie, wnoszenie po schodach. No wszystko, no tutaj okropnie, okropne dźwięki wydaje. Bardzo mi to przeszkadza. A tu jest nasz piękny zamek, który mam nadzieję nie zniszczeje, tylko zostanie w końcu na tyle odrestaurowany, żeby można było po prostu na co dzień tutaj go zwiedzać, lub po prostu powinien tutaj powstać duży, fajny hotel. Co prawda tutaj funkcjonuje hotel na terenie w środku tego zamku Oleśnickiego. Nawet tutaj raz przy okazji jakiegoś zjazdu mieliśmy okazję nocować w pięknej królewskiej komnacie. Ale niestety, no to wszystko jest takie trochę zaniedbane, nie funkcjonuje tak jak powinno, a na większości terenu, na większości obszaru tego zamku jest po prostu prowadzony OHAP, czyli takie, wiecie, no szkoła OHP, i uważam, że to nie jest odpowiednie miejsce, żeby tutaj nauczać młodzież i przetrzymywać taką dosyć trudną młodzież. Także mam nadzieję, że tutaj powstanie jakieś albo muzeum, albo właśnie super hotel. Ktoś to powinien przejąć i ktoś powinien się tym zająć, bo no, budynek jest piękny. To jest historia, to jest serce miasta Oleśnicy w ogóle. A tutaj wracamy do naszej Alexis. Jeszcze parę ujęć.